W naszych czasach Europa stała się, można powiedzieć, jednym krajem w sensie możliwości podróżowania. Jesteśmy logistycznie bardzo wymieszani, ale dla chcącego nic trudnego. Miałem przyjemność wykonać dzisiaj kwintet fortepianowy Zygmunta Krause, który powstał w 1993 roku z towarzyszeniem Kwartetu Szymanowski. Jeżeli chodzi o kwintet fortepianowy, no jest to utwór tak genialnie z jednej strony napisany, że daje wykonawcy ogromną swobodę wypowiedzi, ogromną swobodę rytmiczną, nawet można powiedzieć swobodę wykonawczą, a równocześnie jednak wyznacza pewne momenty, gdzie wszyscy artyści muszą się spotkać i od punktu A do punktu B tą drogę na różne sposoby, ale wspólnie przebrnąć. Cztery pieśni z cyklu sześciu pieśni do słów poetów niemieckich, opus 48 Edwarda Grieg'a i cztery pieśni Claude'a Debussy'ego, wczesne pieśni. Trzy z nich są do tekstów Paula Bourget i jedna do Théodore de Banville. Pierrot jest to, można powiedzieć, mała scenka, która nawiązuje linii prostej do komedii dell'arte. Zur Rosenzeit, powiedzmy Grieg'a, to jest właśnie refleksja też na temat tego, jak przekwitają róże i jak przekwita życie człowieka. Do pieśni tak naprawdę partii ani partytur nie mieliśmy. Oczywiście nie możemy naśladować fortepianu, ale gdzieś w naszej pracy szukaliśmy tego magicznego odpowiednika w klawiszach, więc program bardzo kolorowy, bardzo zróżnicowany i też bardzo wymagający zarówno dla nas, jak i dla słuchaczy.